Dzień dobry. W tym tygodniu rozpoczynamy przygotowania do Wielkanocy. Rozpoczniemy od przygotowania wypieków z ciasta piaskowego. Możemy z niego przygotować babki, babeczki, baranka, zajączki lub inne wypieki, do których mamy odpowiednie foremki. Wypieki z ciasta piaskowego charakteryzują się tym, że możemy je bardzo długo przechowywać w odpowiednich warunkach, zatem upieczone już teraz zachowają swoją świeżość aż do Wielkanocy. Ja pokażę Wam dzisiaj kilka wypieków przygotowanych z jednej porcji ciasta. Z takiej porcji możecie zrobić dużą babkę lub w zależności od potrzeb podzielić na mniejsze porcje. Do przygotowania babki w dużej formie o średnicy około 24 cm będziecie potrzebowali 4 jajek, 200 g roztopionego masła, jednej szklanki cukru, jednej szklanki mąki pszennej tortowej, pół szklanki mąki ziemniaczanej, jednej łyżki cukru wanilinowego lub waniliowego lub laski wanilii, jednej łyżeczki proszku do pieczenia. Do smaku możecie również dodać sok z cytryny. Przygotowanie ciasta rozpoczynamy od ubicia jaj z cukrem. Jaja ubijamy w całości, nie ma potrzeby rozdzielania białek od żółtka. Jedyne, na co należy zwrócić uwagę, to fakt, aby jajka były wcześniej ocieplone. One nie mogą być zimne, wyciągnięte z lodówki. Jeżeli macie takie, to wkładacie je do miski, zalewacie ciepłą wodą na około 5 minut. W razie potrzeby można tą wodę wymienić. Wtedy jajka ubijają się na bardzo puszystą masę, co jest istotne w przypadku babki piaskowej. Dodawanie cukru rozdzielamy na 3-4 części, nigdy nie wsypujemy cukru w całości. Pod koniec ubijania jaj z cukrem dodajemy również cukier waniliowy. W międzyczasie, kiedy masa jajowa się ubija, przesiewamy sobie do miski mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia. Kiedy masa jajeczna jest już dostatecznie ubita, napowietrzona, zmniejszamy obroty miksera i dodajemy mąkę, sok z cytryny oraz masło. Wszystko wsypujemy, wlewamy systematycznie i mieszamy na małych obrotach miksera. Całość ubijamy jeszcze chwilę na małych obrotach, tak aby wszystkie składniki dokładnie się połączyły. Teraz przystępujemy do wypełniania naszych foremek. Aby ciasto nam nie przybierało formy, muszą być wysmarowane. Moje są wysmarowane masłem i obsypane bułką tartą. Jeżeli ciasto będziecie dzielić na kilka części, no to wtedy napełniacie foremki do około 3/4 jej wysokości.
Przygotowane wypieki wkładamy do rozgrzanego piekarnika na 180 stopni. Natomiast czas pieczenia uzależniony jest od wielkości Waszego wypieku. Duża babka będzie się piekła około 40-40 minut, baranek również. Natomiast małe babeczki, muffinki czy wypieki w małych foremkach im wystarczy około 20 minut. Po ostudzeniu pora udekorować nasze wypieki. To w jaki sposób będziecie je dekorować zależy tylko od Was. Ja obsypuję je tylko cukrem pudrem, ale można przygotować lukier, biały lub kolorowy. Więc tutaj sposób dekorowania Waszej babki czy innych wypieków będzie uzależniony tylko od Waszej inwencji i kreatywności. Aby przygotowane przez Was w tym tygodniu wypieki zachowały swoją świeżość do Wielkanocy, musicie je odpowiednio przechowywać. Najlepiej, aby włożyć je do jakiegoś pojemnika lub ewentualnie do worka celofanowego. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemu z przygotowaniem Waszych wypieków. W przyszłym tygodniu pokażę jeszcze, jak przygotować mazurka oraz pasztet i faszerowane jajka. W takim układzie udanych wypieków.